Dobry, jestem. 50. odcinek modyfikacji. I co? Tamto poprzednia modyfikacja, w jaką grałem, nie Velen, tylko ta rosyjska, to mi zajęła 57, a uważałem, że i tak jest długa. Tylko tam dużo rzeczy sobie przyspieszałem. Tutaj nie. Praktycznie nic. Nie ma tego chodzenia aż tak dużo. Dobra, co ja tutaj ostatnio robiłem? A, chyba podbijałem sobie siłę. Mam 226. Dobra, kasy nie mamy praktycznie w ogóle, jestem biedny. I możemy, tak, podnieść sobie te ogniocierny po pierwsze. Bo nawet jeśli będę miał mikstury many, to będzie mi bezużyteczne. Podbijanie sobie many. Druga rzecz, jaką możemy zrobić. Dobra, powiem tak. Mamy plan, żeby podbić sobie siłę do 250 punktów i wtedy kupić miecz. Mam ten mój aktualny, ma 206 na 216 obrażeń. Ewentualnie miałem tam chyba jeden, miał 200. Zgasisz światło? Dobra. Był ten jeden, co 226 wymagał, ale to bez sensu jest. Nie mam tyle kasy poza tym. Mam 226, to daje mi 2,5 poziomu, więc 2 poziomy plus jeszcze jakieś tam boosty ze strony tych mchów, bądź tych zupek. Ewentualnie jakieś mikstury można by było kupić. No rozumiem. Ale aktualnie jeszcze jakoś tam z tymi aligatorami myślałem, że sobie damy radę. Nie, nie ma szans. Nie ma szans. One tylko przy wodzie powinny być. Z reguły. Tu będą brzytwy i tak dalej. Ja powinienem A, tu jest. Ja powinienem zrobić to zadanie popsute. Miłośnik kamieni szlachetnych. A, czyli rzeczywiście popsuliśmy to zadanie. Dziedzictwo. Oto zadanie. I samotna warta. Tu mamy dwa zadania, które moglibyśmy zrobić i one popsute. O dziwo nie są. Ej, myślałem, że tu obuchowe muszę mieć. Myślałem, że tu obuchowe będę musiał koniecznie mieć obrażenia. Bo kto golem w końcu? Dobra, jakoś poszło. Mamy jedno jabłko. I jedzmy dużo tych serków i chlebów. Znaczy chlebów może niekoniecznie. Bo dodaję to. Max HP. 1030. A, bo ja mam pierścień pod siłę jeszcze. Który chyba daje plus 10 całe. Czemaszyjnik. Dobra, jak dobry timing będziemy robić, to łatwiej jest zabić tego aligatora, jak te jaszczury. Są brzytwiaki. Rozpruwacze. Jeszcze przerażające jest to, że są te demoniczne. Ale co mówisz? A, tego pączka. Dobra, bo spleśnieje. Dobra, zjem. Dzięki. Co, jaki śmietnik? Ten. Będziesz już jeszcze tu przychodzić? Nie, tylko bo ci go masz robić, boję. A gdzie on jest? W kuchni. A. Dobra. A jest tam moja herbata gdzieś? Nie. A dałabyś mi? No, nie wiem. No dobra. Bo... Dobra. Dzięki. C
Cytrynę sekruj, bo jest. No jest. Jak my żyjemy, jak kurwa syfiary. No jest, no co poradzisz. Chyba kiedyś w Polsacie był ciągle. Patrzcie, jak się cieniospór zbugował. Jeden powinien być w lesie jeszcze niezabity. Nie jest tak źle w sumie. O, tu łóżko będzie. To będzie można iść spać. I mieć kampa jakby do zabijania. Tak. Tak chcesz? A, to... No. Jak kończysz nagrywać, no. To przysuwaj mi ten stół. Nie, no tak, wiem. Nie, nigdy tam nie robię, zawsze ja. Dobra. Dobra, bo mnie te zjedzą. Krokodyle. Nie, bo nie ma z 16. Dzięki. Co? Mam jednego, po co mi dwa? Jeden robi za statyw, bo ja sobie klapkę użyłem jako statyw. Dobra. Idzie jakoś. No i wiecie, wszystkich nie pozabijam, bo tych demonicznych nie pozabijam, ale wiecie, będziemy dążyć zawsze do tego 250 siły. Tylko ja myślę, że jak powybijam na wszystkie stwory, to tego 250 siły nie osiągnę. Ja myślę, że gdzieś tam przy tych lordach Neptunach, księciach Neptunach powinny być poukrywane jeszcze jakieś śmieszne eliksiry siły. I że warto by było tam iść. No bo tutaj patrzcie, no... Może być ciężko. Kurwa, smoczy zębacze to jest najmniejszy problem mój. Dobra. Także no cóż, no wiemy przynajmniej, że jesteśmy silni. Ciężki pancerz to ja raczej za szybko nie dostanę. Czy ja mam coś, czym mógłby być tamten zainteresowany, myślicie? O, tu też jakiś. Tylko czy to nie jest demoniczny? Nie mam bełtów. Dobra. Spoko. Sporo się dostaje. No jakie dostaje za niektóre 650. Tu się nie ma co dziwić. Ten krokodyl może być ciężki. Czekajcie. Ktoś mi SMS-y pisze. Czekajcie.
Dobra, idziemy spać. Łóżko. Dobra. I co dalej? Kolejny gotowity krwiopijca. Kurwa. Co jest? Czekajcie. Dobra, jestem. Jestem. Czekajcie, odpalałem znowu to? Tak. Kolejna brzytwa. Tu będzie, tak? Brzytwa? Dobrze, że ta kraina nie jest jakaś, wiecie, nie wiadomo jak bardzo rozległa. Ja pierdolę. £750, czyli możemy go zabić. Ciężko, ale możemy. Pojedynczą jednostkę. Dobra. Tam kolejne jakieś krokodyle, nie krokodyle, kurwa. Cholery tego jest. Dobra. Piszmy grę i co? Zaraz poziom będzie. Czyli jeden osiągnę. Łaskawie. A już tak właściwie, tak... No sporo tego powybijałem gówno. Co on zjadł? Tylko mięsa surowego potrzebuję, a tu praktycznie żadne stworzy mi nie dają. Ja pierdolę.
Dobra. Zębate ziele. Ragrot. Lecimy dalej. Tu jest jakaś jaskinia. W życiu tu nie byłem. Nawet nie wiem, czego się mogę tu spodziewać. Nigdy tu nie byłem. Ej, one naprawdę mają po jeden mięsa? Tylko? Myślałem, że mają więcej. O. Xpik. Nazwiemy sobie odcinek. Dobra, 10 punktów siły mamy. Ewentualnie jakieś tam boosty mogę napokminić. Trochę skór pozdobywałem. I tu mamy naszego... Ha, ja pierdolę. Dobra, weźmy sobie tak lodową strzałę. Tak myślałem, że on zginie. Po prostu. Protektor. Gulasz. Zebrane doświadczenie. Rozumiem. Rozumiem. I tutaj przy okazji można by było zdobyć te kryształy. Dlaczego skóry nie mogłem zdobyć? Czyli mamy to. Patrzcie, tu są kolejni. Doigrałeś się. Ja pierdolę, skąd oni się kurwa wzięli? To naprawdę we mnie tak strzela. Snajper jebany. Dobra, weźmy gulasza i tego kokosa. Super. $650. Rzut.
Tego snajpera pieprzonego trzeba zabić. Skąd oni się tu znowu wzięli? Ale rzeczywiście mają bardzo mocne pancerze. Ten chyba Herst. Kurwa. Dobra, sporo zdobyliśmy tego expa teraz. Tu nie będzie nowych rzeczy. Trzeba iść po prostu spać. Tu ewentualnie można spróbować coś tam zrobić. Za mało składników. Dobra, ja myślę, że na tym trzeba po prostu zakończyć ten odcinek. Dzięki wam za oglądanie. Cześć.